Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Guitar Hero 2 na PlayStation 2. I moi drodzy, zaczynamy oficjalnie, tak już bez żadnych tutaj powrotów, backtrackingów czy czegokolwiek, jak chcecie sobie to nazwać. Zaczynamy sobie trzecią songlistę z kawałkiem od Foo Fighters. Oczywiście zespół, którego również nie kojarzę, ponieważ ja niestety po raz kolejny moja wiedza na temat rockowych kawałków i rockowych zespołów jest taka bardzo, bardzo, bardzo ograniczona. Aczkolwiek na pewno zrobię sobie research i trochę posłucham sobie. Ja spróbuję zobaczyć, czy coś ciekawego ma tam Foo Fighters na swojej liście kawałków, które mógłbym z chęcią sobie przesłuchać w wolnej chwili, no nie? Tak więc kontynuujemy dalej przygody z Guitar Hero 2. I w tym odcinku, z tego co sobie sprawdzałem, bo sobie szybko przeleciałem przez nagranie, które tutaj teraz oglądacie, i zakończymy sobie do piątej playlisty, albo nawet przejdziemy kawałeczek piątej playlisty, czy tam songlisty. Tak więc mogę tu już tutaj z wielką chęcią lub z wielką radością powiedzieć, że tak naprawdę ponad połowa gry zostanie zrobiona już w tym odcinku, no nie? Ponieważ jeżeli chodzi o poziom trudności easy, to tutaj mamy tylko 7 songlist, a nie 8, ponieważ gdybyśmy grali sobie na normalu, to tutaj mielibyśmy jeszcze dodatkową 8 songlistę, przez co tak naprawdę mógłbym zrobić z tego dwuodcinkowca lub ewentualnie trzyodcinkowca, dlatego że doszedłbym powiedzmy do tej czwartej songlisty i na tym bym skończył i potem drugą połowę bym zrobił jako drugi odcinek i bonusowy odcinek to byłyby te bonusowe traki. Aczkolwiek, jeżeli chodzi właśnie o bonusowe muzyki, to one pojawią się, ale w odcinku, znaczy w odcinku, Boże, na livestreamie. Ponieważ tak, mam w planach za jakiś czas, nie mówię konkretnie danego miesiąca, może to nawet być w przyszłym, może to być nawet w przyszłym roku, przepraszam najmocniej, może to być, nie wiem, za 2 lata, za parę miesięcy, tak czy siak, mam w planach ograć sobie jeszcze raz Guitar Hero 1 i 2, tym razem na live'ach i na wyższych poziomach trudności, by zobaczyć te bonusowe muzyczki, te bonusowe playlisty, songlisty, jak chcecie sobie to po prostu nazwać. Kiedyś już to robiłem w Guitar Hero 2, bo pamiętam, że przechodziłem te dodatkowe, ale nie pamiętam, czy przeszedłem wszystkie, czy to było na zasadzie, że ja tam dużą część przeszedłem, a potem już byłem zmęczony Guitar Hero. Wydaje mi się, że Guitar Hero 2 zrobiłem na maksa. Gorzej było z jedynką, aczkolwiek teraz myślę, że to już nie będzie problem. Bo z Guitar Hero 1 po prostu zrobimy tak, że no jakoś to będę cierpliwy. O, postaram się, żeby tak łatwo się nie poddać na wyższym poziomie trudności, jeżeli chodzi o Guitar Hero 1. No teraz też będzie łatwiej, bo będę z konsoli grał, no nie? Wcześniej to przez te delikatne problemy z moim starszym kompem, to no trochę lagowało to na PC SX2, kiedy grałem sobie w Guitar Hero. Nie wiem jak będzie teraz, tak więc musiałbym zobaczyć, ale będę chyba bardziej przystosowany jednak do konsoli, bo jakoś tak ostatnio mam większą chęć grania na konsoli niż na emulatorach, powiem wam szczerze. Oczywiście nie we wszystko, ponieważ no nie mam wszystkich gier, które mógłbym mieć, ale no nie mam dlatego, że po prostu tytuły, które mnie interesują, są dosyć, nie tyle co rzadkie, co są dosyć drogie, a ja też nie chcę nie wiadomo ile płacić za coś, co mogę mieć trochę w innym stylu zrobić. Znaczy, w inny sposób mogę to dostać, o. Aczkolwiek mam w planach kiedyś sobie zrobić kolekcję gierek, jak tylko będę miał do tego możliwość. Ponieważ tutaj główną rolą jest też pieniądz, no nie? 99%, elegancko. Trochę sobie popiję, żeby nie było, że mi gardło siądzie. A to nie jest jakby moim marzeniem, bo jednak nie chcę, żeby później mi głos zjechał już tak na maksa, że potem będę co jedynie tylko chrząkał, kaszlał i inne tego typu rzeczy.
Wolę jednak, żeby mój głosik był na... no, w stanie nienaruszonym. Alice in Chains. Nie kojarzę tego też. Nie kojarzę tego też, kurczę pieczone. Ale, znaczy kawałek znam. Znam kawałek dlatego, że no pamiętam go z Guitar Hero 2, jak ogrywałem to kiedyś na kanale. Aczkolwiek samego zespołu nie kojarzę. Bo ogólnie te kawałki, które tutaj będą ogrywane teraz, to wiadomo, że ja je kojarzę, znam. Ponieważ robiłem z tego kiedyś live'a, więc no muszę to kojarzyć. Ale samych zespołów po prostu nie kojarzę, bo... szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi właśnie o ogólną światową muzykę, już tutaj nie patrzymy pod konkretną kategorię. Patrzymy teraz na przykład, nie wiem, pod house, rock, metal i pop czy inny tego typu gatunek, to naprawdę to, co ja kojarzę, to nawet nie jest chyba połowa tych artystów, którzy jeszcze tam gdzieś, kurde, zakrywają się, znaczy zakrywają, ukrywają się za tą górą lodową, no nie? Bo to, co ja kojarzę z tych wszystkich wykonawców z różnych tam kategorii, to tak naprawdę może być jedynie wierzchołek góry lodowej. Bo też trzeba policzyć, znaczy też trzeba, tak, też trzeba wliczyć oczywiście wykonawców, którzy dopiero co raczkują w tym, na tym rynku, no nie? Ponieważ mamy teraz też wysyp nowych wykonawców. I to tam nieważne, czy to chodzi o rock, rap, pop, czy inne tego typu tam gatunki muzyczne. Tylko naprawdę mamy teraz wysyp dosyć świeżych tam wykonawców, którzy zaczynają swoje przygody i jak możecie też zauważyć, jeżeli chodzi o dzisiejszą muzykę, to jest taki w sumie dosyć ciekawy temat, bo jest to związane z muzyką, co prawda może nie stricte rockową, jak tutaj Guitar Hero, ale jednak jest to związane z muzyką, więc myślę, że mogę ten temat poruszyć. Myślę, że to też nie będzie problem, a będzie to tematyczne. Jak możecie zauważyć, dzisiaj jest trochę taki trend, trochę taka moda na odgrzewanie starych kawałków, tylko zrobienie to w troszkę nowszej wersji. Co mam na myśli? Na przykład, tam to jest taki najprostszy z najprostszych przykładów. Mamy powiedzmy wykonawcę A i ten wykonawca A w 2005 albo 2006 roku wydał kawałek XYZ. I mamy teraz rok 2022 i pojawia się na przykład wykonawca B, który robi dosłownie remaster kawałku XYZ. Rozumiecie już, o co chodzi, no nie? Że mamy teraz taką modę, że po prostu jest dużo takich wykonawców, takich nowych, którzy po prostu biorą kawałki znanych, starych tam wykonawców, którzy kiedyś tam wykonali dany utwór i je remasterują, robiąc z tego troszeczkę nowszą i trochę oryginalniejszą muzykę, no nie? Bo do co tutaj takiego można by dać jako przykład? Jest u nas DJ Brave. No chyba on tak się nazywał, Brave. I on na przykład zremasterował kawałek... kurczę, jak on się teraz nazywał? Był jakiś taki... były dwa takie kawałki, które zremasterował. Jeżeli nie będę pamiętał, to w tym momencie tutaj od tej minuty, już muszę nawet sobie zobaczyć na Audacity, to jest prawie 9 minuta, czyli 8 minuta i 50 sekunda, to gdzieś tutaj pojawi wam się tytuł kawałków, które zostały zremasterowane, a jak wyglądały oryginalne. I też na przykład zauważyłem, że u nas w Polsce Sibul coś takiego też robi. I szczerze powiedziawszy, mi to nie przeszkadza. Ja nawet czasami jestem skłonny powiedzieć, że te zremasterowane kawałki, nawet czasami niektóre brzmią lepiej niż oryginał. Nie mówię, że oryginał jest, nie wiem, B, bo jest stary, bo naprawdę jest dużo oryginalnych nutek, które bardzo lubię. Na przykład ostatnio od jakiegoś wykonawcy słyszałem kawałek Samba de Janeiro i osobiście, mimo że lubię kawałek Samba de Janeiro, to wolę oryginalną wersję niż ten remaster, który jakiś czas temu wyszedł. No mówię, to jest właśnie o tyle fajne z Guitar Hero, że można tutaj właśnie poruszyć taki temat, bo to jest związane z muzyką i to z różnoraką muzyką, no nie? Nie zdziwię się, jak niedługo zobaczymy na przykład remaster
słynnego już, myślę, że przez wszystkich znanego Eye of the Tiger. Bardzo bym chciał usłyszeć zremasterowaną wersję Eye of the Tiger, czy właśnie Linkin Park Numb, czy In the End. Chociaż In the End, z tego co wiem, jest chyba nawet zremasterowane, bo gdzieś słyszałem, jak jakaś tam kobieta śpiewała, ale nie pamiętam dokładnie, jak się nazywała. W każdym razie nie wiem, czy to był cover po prostu taki do YouTube'a wrzucony, czy tam na Spotify'a, czy po prostu jako taki oficjalnie zremasterowany kawałek. Bo tak, mamy jeszcze oczywiście na YouTubie covery. Zjawisko dosyć znane i powszechne, po prostu mamy jakiegoś tam chłopaka, dziewczynę, którzy na przykład sobie śpiewają znane kawałki, tylko jako oni to śpiewają, jako taki cover. To też jest dosyć znany, powszechny content. Szczerze powiedziawszy, mi covery nigdy nie przeszkadzały. Ja wiem, że są niektóre osoby, co bardzo lubią pluć jadem w sekcji komentarzy, jeżeli chodzi o covery. Ja trochę tego nie rozumiem, bo osobiście mi covery nie przeszkadzają. Ja serio, jestem taki, na tyle luźne mam podejście, że lubię sobie czasami nawet posłuchać kogoś, kto powiedzmy nie jest jakimś tam artystą, wykonawcą, ale co tak casualowo chce sobie pośpiewać. I dla mnie to jest jak najbardziej spoko i ja szanuję coś takiego. Jeżeli ktoś ma głos do śpiewania, to spoko. Ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mam głos do śpiewania. Ja bym musiał trochę popracować na pewno nad głosem. Bo potrafię troszeczkę manipulować głosem, że potrafię powiedzieć tak, takim bardzo płynnym, fajnym głosem. Za chwilę tutaj troszeczkę takim lekko grubszym, prawie jak jakiś tam, nie wiem, narrator lub facet od telegazety, chciałem powiedzieć, od Mango. Albo nie wiem, albo będę tutaj udawał takiego chłopca, który dopiero co poznaje internet. Witam bardzo serdecznie tutaj Young Pomidorek. No wiecie, o co mi chodzi, nie? Po prostu... No, ja na pewno może kiedyś bym trochę poćwiczył tą dykcję. Może faktycznie mój głos gdzieniegdzie by się nadawał do takiego śpiewania. Musiałbym troszeczkę popracować nad dykcją, nad głosem, żeby trochę bardziej nauczyć się manipulować. I z Providence lecimy do New York City, proszę państwa. Ktoś z was lubi Nowy Jork? Ja szczerze nigdy nie byłem, ale oglądałem zdjęcia sobie, czy tam różne filmy i mi się osobiście Nowy Jork podoba. Bardzo bym chciał pojechać do Nowego Jorku i spróbować tamtejszych przysmaków, jak na przykład hot dogi nowojorskie. I teraz zaczynamy czwarty rozdział, czwartą songlistę i tam... Jesteśmy teraz w Red Octan. Dla osób niewiedzących, co to jest Red Octan. Red Octan to jest studio, które również pracowało nad Guitar Hero z Harmonixem. The Pretenders. Nie znam niestety tego zespołu, ale mam tutaj kolejny zespół, który muszę sobie nadrobić. Oj, przepraszam najmocniej, trochę mi się zaczyna odbijać przez tą kolę, ale na szczęście wy tego nie słyszycie. Ale ja po prostu tutaj już wolę na zaś przeprosić, dlatego że faktycznie przed płynną gadką, którą teraz słyszycie, to troszeczkę zaczęło mi się odbijać. A wiem, to jest po prostu niekulturalne, żeby bekać, więc dlatego nie bekam, ponieważ sam tego nie lubię i nie lubię, jak ktoś to robi. Jakby jeżeli ktoś chce to robić, to niech sobie tam robi we własnym zakresie, ale ja osobiście tego nie lubię robić i dlatego ja zawsze tak po cichu poczekam, aż mi to trochę powietrze zejdzie, no nie? Ponieważ, no nie uszukujmy się, ale napoje gazowane, czy to woda, czy to jakaś cola, czy Fanta, Mountain Dew, czy cokolwiek, no nie jest to tajemnicą, że zawsze powodują takie lekkie zapowietrzenie albo zapychają trochę żołądek. Ale mimo co lubimy, pijemy i tak dalej, tylko zawsze trzeba mieć tam granice, no nie? Żeby nie przesadzać, żeby to nie było tak, że te napoje słodkie, wody czy jakieś tam inne rzeczy stały się napojem takim codziennego użytku do picia, ponieważ no to też zdrowiu szkodzi, no nie? Zawsze trzeba znać tą granicę. I teraz pytanie, czy ja będę używał tego selecta? Ja chyba będę sobie teraz ładował tą moc, żeby to na trochę dłużej było, ponieważ jak widzicie tutaj już bym mógł użyć selecta i rozpocząć combo razy 8.
Ale chyba za chwilę użyję tego selecta, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić. Otóż sobie na maksa załadowałem. Teraz pytanie, czy ja będę wciskał, czy nie będę wciskał? Tak, wcisnąłem, no. Dobra, bo już się tak zastanawiałem, trochę się martwiłem, że ja po prostu zapomnę, bo czasami, powiem szczerze, że jak grałem w Guitar Hero, to czasami nawet zapominałem o tym, że mogę sobie odpalić selecta i mieć już odpalone combo razy 8. Więc dlatego, no, zdarza się, że po prostu czasami się o tym zapomni. Chociaż, szczerze powiedziawszy, mi się trochę to rzadziej zdarza, ale jednak pojedyncze przypadki mógłbym wymienić spokojnie. Na pewno jak pierwszy raz grałem w Guitar Hero, to w ogóle nie ogarniałem, że jest coś takiego jak takie właśnie combo razy 8 czy combo razy 6, że wystarczy, że wciśniesz ten jeden przycisk i już od razu będziesz miał dodatkowy power, no nie? Dlatego trzeba mieć takie rzeczy na uwadze, bo później może po prostu przy takich kryzysowych momentach jak ten, gdzie jestem blisko końca, no mogę sobie przy okazji uratować sytuację i utrzymać 5 gwiazdek, a nie na przykład mieć 3 gwiazdki. I tam logo Red Octan w tle jest, jak widzicie. O, no tu nawet w sumie na scenie jest Red Octan. I ten wiatrak, który się tak kręci, to jest w ogóle fajny patent, że oni umieścili tam te reflektory, czy tam światła, które tak dosłownie, jak się wiatrak kręci, to wiecie, to takie światło też się tam kręci. To jest całkiem fajne. No na razie idzie nam całkiem spoko, 5 gwiazdek mamy wszędzie. Czas na Trash and Burn. I cały czas mi się to kojarzy z Crashem Bandicootem The Wrath of Cortex z poziomem Crash and Burn. Nie wiem czemu. I kawałek, który będziemy ogrywać, to jest Cherry Pie od Warantu. Cherry Pie. To jest ciasto wiśniowe? No? Ciasto wiśniowe, kurczę. Ciasto wiśniowe, kurczę, pieczone. Ja bym takie ciasto mógł zjeść, ale pod warunkiem, że byłoby to ciasto trochę w innej formie niż ja znam i wszyscy inni znają, ponieważ żeby nie było, same wiśnie lubię. Lubię sobie od czasu do czasu zjeść taką fajną, świeżą, umytą wiśnię i tak dalej, no nie? Ale na przykład, jeżeli bym miał jeść ciasto, w którym byłyby kawałki skórki, na przykład wiśni, albo tam trochę byłoby to źle wymiksowane, no to bym tego nie zjadł. Natomiast jeżeli byłoby to ciasto w formie zmiksowanej wiśni na taką konfiturę, na właśnie taki dżem, no to kurde, picuś glancuś. I właśnie to jest problem ze mną, że ja mam coś takiego, że jeżeli coś zostanie podane w fajnej formie, to ja to zjem. Natomiast jeżeli zostanie to podane w takiej trochę dziwnej formie lub złej formie, to ja wtedy tego nie zjem. Na przykład taki mam też problem z bananami. Same banany, no średnio lubię. Natomiast taki shake bananowy, czy ciasto bananowe, chleb bananowy, to ja zjem. Nie mam z tym problemu. Ale no samego w sobie banana tak ze skórką, znaczy obrać go ze skórki i go zjeść, to tak nie, jakoś nie mogę. Ale ciasto bananowe, chlebek bananowy, spoko, nie ma problemu. I tak samo mam też z jabłkami. Same w sobie jabłka jestem w stanie zjeść. Umyć sobie takie, kurde, duże jabłuszko, zjeść. Ale na przykład jabłecznik, nie wiem, mi jakoś nie smakuje. No po prostu, nie potrafię, no. Próbowałem niejednokrotnie, nie potrafię, kurde, tego zjeść. Jakoś tak, nie wiem, dziwnie to dla mnie jabłecznik sam w sobie wygląda. Wolę zawsze sernik i to bez rodzynek. Sam czysty sernik, bez żadnych tutaj, kurde, ceregieli, bez żadnych rodzynek, tylko sam najczystszy serniczek. Ale dobra, bo ja tutaj o jedzeniu gadam, a to było bardziej skierowanie, a raczej odpowiedź lub takie wyjaśnienie tytułu piosenki, czyli Cherry Pie, czyli ciasto wiśniowe. No cóż, może nie wiem, może tu w refrenie albo w zwrotce jest jakaś wspominka o wiśniowym cieście, nie wiem. Nie wiem, co autor tej piosenki miał na myśli, czy może, nie wiem, po prostu
lubi, uwielbia ciasta wiśniowe, dlatego na podstawie tego, że uwielbia ciasta wiśniowe, stworzył ten kawałek, a może, nie wiem, jakaś partnerka jego była, nie wiem, lubiła ciasto wiśniowe lub lubi ciasto wiśniowe i dlatego na podstawie tego napisał ten kawałek. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Tu można naprawdę wiele historii pod to podpiąć, naprawdę. Ale kurde, tam jeszcze trupia czaszka widzę, kurde, na tym kole zębatym. Ciekawa sprawa, nie powiem. Fajnie w ogóle to wygląda. Uważam, że naprawdę graficznie to wszystko wygląda bardzo solidnie. No, przepraszam najmocniej. Chrypka, że tak powiem, mnie tutaj dopadła. Dlatego trzeba wziąć łyk coli. I to tej takiej najtańszej. I tu znowu mamy turn it up. Turn it up. Kurczę, pieczone. I fajnie, kurde... Ta kaseta, kurde, ze skrzydełkami wygląda. The Butthole Surfers. Coś mi się kojarzy, że coś ten zespół kiedyś... Coś chyba ktoś z moich znajomych wspominał, że słucha tego zespołu. Ale tu pewności w 100% nie mam, ale gdzieś to już słyszałem, tą nazwę. I nie, że tylko w Guitar Hero to słyszałem, bo to spoza Guitar Hero słyszałem nazwę tego zespołu. Ale gdzie dokładnie, to nie jestem w stanie wam powiedzieć, gdzie. Ale tu będzie teraz naparzanka. Zobaczcie, tutaj to już nie ma pitolenia o Chopinie, że tutaj dwa przyciski na krzyż, kurde, i dopiero później, nie wiem, zmasowany atak przycisków, tylko tu już dopiero mamy zmasowany atak przycisków, kurcze pieczone. I musisz szybko reagować, inaczej, kurde, wskaźnik rock no będzie podążał do czerwonej, a nie do zielonej strzałki, a my raczej chcemy, żeby wszystko było utrzymane przy zielonej, a nie czerwonej strzałce, prawda? Myślę, że tak. I tutaj za każdym razem mam to samo, za każdym razem mam ten sam problem, że ja nie potrafię utrzymać tutaj komba razy 4. Po prostu jest ciężko, bo czasami mam wrażenie, że jakiś, kurde, nie wiem, input lag jest, że jest jakieś delikatne opóźnienie. A może to ja za późno reaguję i mamy efekt, jaki mamy. I w takiej sytuacji jak ta, gdzie macie mniej przycisków, serio, wciskajcie select. Nie popełniajcie takiego błędu jak ja, że dopiero teraz, bo tak to ja bym mógł, kurde, wykorzystać combo razy 8 już o wiele wcześniej i może by to trochę lepiej wyglądało, bo z tego co pamiętam, ten kawałek zaliczyłem już na 4 gwiazdki, a nie na 5, więc mam trochę konsekwencje tego, co sam zrobiłem, ponieważ tutaj bardzo dużo przycisków, no nie udało mi się wcisnąć z powodu takiego, że po prostu nie wyrabiałem. Bo jednak ewentualnie był ten delikatny input lag, ale jestem przekonany w 99,9%, że ja tutaj gdzieś, no, dałem po prostu ciała, no nie? No ale, no zdarza się, no podejrzewam, że każdy, kto teraz umie grać w Guitar Hero, popełniał podobne błędy, jak nie gorsze ode mnie, więc myślę, że tutaj raczej nie mam do czego się załamywać. Zresztą mi zależy po prostu na tym, żeby nagrać i tyle. Mi nie zależy, żeby być jakimś, kurde, super duper prosem, bo może z czasem to kiedyś przyjdzie, jak sobie trochę dłużej pogram. Wiecie, jest takie bardzo mądre przysłowie, trening czyni mistrza, no nie? I to się tyczy wszystkiego, to się tyczy nawet najcięższych gier, takich najtrudniejszych, gdzie na przykład jest poziom trudności, który ciebie, no, niszczy pod każdym możliwym względem. Co wtedy robisz? Grasz jak najczęściej w tę grę, aż potem okazuje się, że hej, ta gierka w sumie nie jest taka trudna, jak wszyscy opisują. Bardzo prosty przykład, Rayman 1, który jest uznawany za najtrudniejszą w ogóle grę, czy tam nawet platformówkę wszechczasów, zaraz obok, kurde, takich tytułów jak Cuphead. Ja sobie grałem i kiedyś też uważałem Raymana 1 za, no, najcięższą platformówkę, jak miałem tam 5-6 lat, to uważałem, że Jezu, kurde, cięższej platformówki nie da się zrobić, w sensie trudniejszej. Mam to na myśli, mówiąc ciężką, no nie? A potem się jednak okazuje, że hej, no okej, ma tutaj wygórowany poziom trudności, ponieważ Ubisoft nie testowało tej gierki pod względem poziomu trudności, przez co jak na przykład kończycie Raymana 1, to możecie zauważyć, że nie ma wzmianki o testerach, dlatego że twórcy Raymana 1 po prostu nie testowali tej gierki i wychodzi potem, co wychodzi, no nie?
Więc no w tym wypadku akurat ja mogę powiedzieć od siebie tyle, że jakbym trochę dłużej poćwiczył w Guitar Hero 1 i 2, to myślę, że z tym nie byłoby problemu. I teraz mamy kawałek Girlfriend od Matthew Sweeta, chyba on tak się nazywał. Już kurde przyleciało mi to nazwisko, więc niestety nie zdążyłem przeczytać, jak on ma dokładnie na nazwisko. No ale kawałek, myślę, że na polski możemy łatwo przetłumaczyć dziewczyna. Więc, no. O jakiejś dziewczynie to będzie kawałek. Może jakaś historia z życia, nie wiem. To już wy będziecie musieli się tam wsłuchać w to, co tam w tle będzie mi przegrywało, ponieważ w przeciwieństwie do innych let's play, ja nie daję czegoś takiego, że zgłaśniam wam, kiedy ja jestem cicho, dlatego, że akurat z Guitar Hero jest taka sprawa, że okej, można dostać tylko roszczenia, ale ja nie chcę ryzykować tym, że na przykład będzie jakieś słowo, albo będzie coś, jakiś fragment muzyki, który spowoduje, że film faktycznie blokadę dostanie, no nie? Ja nie ryzykuję, wolę jednak, żebyście wy tam ewentualnie w momencie, kiedy ja jestem cicho, to sobie wyłapali tam muzykę. Oczywiście będę robił to tak, żebyście i grę, i mnie dobrze słyszeli, żeby też nie było tak, że ja tu będę o wiele głośniejszy, tak jak to było w przypadku Guitar Hero 1, tylko z tą różnicą, że jak ja montowałem Guitar Hero 1, to trochę po łebkach montowałem to Guitar Hero 1, muszę przyznać, ponieważ wydawało mi się, że tamta głośność była idealna, kiedy ja sobie słuchałem, ale faktycznie mogłem trochę głośniej dać wtedy tę gierkę, jeżeli chodzi o montaż. Dlatego postaram się, żeby w Guitar Hero 2 lepiej to wszystko było słyszalne niż w Guitar Hero 1, no nie? Tak więc będę się uczył na własnych błędach, ponieważ myślę, że to jest coś fajnego i wypada nawet wręcz coś takiego praktykować jak nauka na własnych błędach, ponieważ jeżeli chcemy być lepszą wersją samego siebie, to wypadałoby zacząć uczyć się na tych własnych błędach. Mądrości z Michałem, kurde, jak zawsze na każdym let's play, zawsze muszę czymś błyskotliwym tutaj zasłynąć, no nie? No, ja to nadal nagrywam 31 sierpnia, tym razem przed 13. I za 4 minuty dosłownie chodzi Minecraft z Sebą, ponieważ stwierdziłem, że wypadałoby również i odcinki z tego trochę powrzucać, skoro teraz będę miał wszystkie serie ukończone według tej listy całej i będę mógł za niedługo kończyć maraton wiosna-lato z pomidorowym.pl, coś co zawsze robię co roku, czyli jak największą ilość let's play staram się właśnie w okresie wiosna-lato nagrać, ale nie wiem, czy będę mógł skończyć w 100%, bo może się okazać. Oczywiście nie mówię tu w 100%, żeby nie było, ale zawsze daję ten cień szansy, że może się okazać, że jeszcze przed nową listą let's play skończymy coś, co już jakiś czas temu zaczęliśmy. I tutaj jedynym kandydatem, który mógłby zostać teraz ukończony, bo Crash 4 już jest skończony, Sonic Colors Ultimate również, Castlevania Rondo of Blood też jest skończona, więc jedyny, kto został na tej liście ancymonów do skończenia, to jest Rayman Redemption. I chyba się nawet podejmę dzisiaj albo jutro, żeby faktycznie spróbuję wrócić do tego Turbo Thrasha i może, kto wie, na dniach pojawi się ostatni odcinek z Raymana Redemption. W tym samym, dosłownie, z wielkim hukiem zakończę wtedy ten maraton wiosna-lato z pomidorem. Ponieważ, kurde, to będzie takie spektakularne zakończenie. Dosłownie, gra, którą zalegam od dłuższego czasu, będzie ukończona, no nie? No ale dobra, moi drodzy, to by było na tyle już z tego drugiego odcinka Guitar Hero 2. Mam nadzieję, że wam się podoba, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Lecimy sobie teraz do Detroida, ale tam dopiero będziemy następną przygodę zaczynać w następnym odcinku. Tak więc standardowo zapraszam na socjale, linki są pozostawione w opisie. Na Instagrama w szczególności, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie będziecie mieli powiadomienia. No i mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię z Guitar Hero 2, a następnym razem zaliczymy sobie 5. songlistę. I kurde, ktoś do mnie dzwoni. Na razie.